Radio Wnet, www.wnet.fm. Godzina 12.30, Antonio Paliński, zapraszam do wysłuchania, jak co miesiąc, magazynu rolniczego Radia Wnet. Naszym gościem dzisiaj jest pan dr Jarosław Sachajko, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, poseł klubu Kukiz15. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana redaktora, witam szanownych słuchaczy. Ze względu na ostrą rywalizację między PiS-em a PSL-em wydaje się, że sprawy rolnictwa były jednym z takich węzłowych problemów tej kampanii wyborczej. No tak, tak widzieliśmy to zarówno i premier, i pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i właściwie minister w tej chwili Krzysztof Ardanowski, wcześniej wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, bardzo zaangażowali się w tę politykę samorządową. Troszeczkę ze szkodą jednak dla pisania ustaw, bo wiele miesięcy było takiej posuchy, nie tylko na polach, ale również tutaj w pracach sejmowych. Kilka ustaw ostatnio spłynęło, z których jestem zadowolony pod tym względem, bo to są ustawy, które ja napisałem nawet, bo tu o kołach gospodyń wiejskich, czy tę ustawę ułatwiającą, czy umożliwiającą rolnikom sprzedaż żywności w sklepach, ale to jest dużo za mało. Tu są lata zaniedbań i tutaj naprawdę PSL przed tym nie ucieknie, przed tym, co nie zostało zrobione, no ale z drugiej strony mamy 3 lata rządów PiS-u i to też nie zostało zrobione dalej. No dobrze, a te ustawy, które w tej chwili są w komisji sejmowej, na jakim znajdują się etapie? Jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich, o której przed chwilą mówiłem. Ta ustawa, że tak powiem, wyrywa te koła gospodyń wiejskich spod jurysdykcji kółek rolniczych i teraz koła gospodyń wiejskich będą miały własną osobowość, same będą mogły ubiegać się o środki. Tylko znowu jest, nie wiem dlaczego, brak jest zaufania dla kobiet na wsiach, bo one muszą się rejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No w moim projekcie, w moim społecznym projekcie, bo to wszystkie projekty, które ja napisałem, wyszły od rolników, wyszły od ludzi, te koła rejestrowały się normalnie jak każdy inny podmiot w sądzie i były niezależne. No w tej chwili niestety będą one niezależne od każdej kolejnej władzy. Ustawa o spółdzielniach rolników, również bardzo ważna ustawa, tak aby wrócić do tego, aby rolnicy wiedzieli, że muszą się jednoczyć w pojedynkę i to bez względu na to, czy ten rolnik ma 20, 50 czy nawet 100 hektarów w pojedynkę, po prostu nie wygra on konkurencji z ogromnymi gospodarstwami na Ukrainie, w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w Europie Zachodniej. Rolnicy muszą działać w grupie. Ale jest ustawa, niestety nie ma takich realnych zachęt, aby rolnicy łączyli się w grupy. Kolejny projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. No brzmi ładnie i rzeczywiście przez lata rolnictwo było totalnie niedofinansowane. Teraz zresztą nie jest dużo lepiej, no ale wracamy do tego niedofinansowania. Rolnicy nie zostawili ziemi, pomimo tego, że ta produkcja była nieopłacalna. Część z nich wyjeżdżała za granicę, przyjeżdżała tutaj, pracowała, zadłużała się i rolnicy są bardzo zadłużoną grupą społeczną. Ale ta ustawa nie dotyczy tych gospodarstw, które w tej chwili już mają postępowania komornicze, czyli tych, którzy właściwie są najbardziej zagrożeni utratą swojego gospodarstwa. Więc znowu zbyt wąsko ustawa traktuje tę grupę społeczną. No i mamy dobrą ustawę, bardzo dobrą ustawę, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi spożywczymi. Nazwa może dosyć zawiła, ale chodzi o to, że rolnik jako ten słabszy podmiot od lat był wykorzystywany przez podmioty skupujące. I właściwie no, on musiał sprzedać, bo jak nie sprzedał, no to mu ten towar się popsuł. No tutaj to nie ma o czym dyskutować. I do tej pory rolnik mógł się poskarżyć, ale dopiero wtedy, kiedy ten podmiot skupujący był bardzo dużym podmiotem. I jednocześnie ten podmiot, na który on się poskarżył, wiedział, kto był niezadowolony z jego usług. No, ta ustawa
ta ustawa znosi tamte niedogodności, chwalą, chcąc się pochwalić. Ja podczas procedowania poprzedni rok temu tej ustawy, którą teraz zmieniamy, zgłaszałem takie poprawki, że no tu każdy powinien móc się poskarżyć i no nie możemy ujawniać, taka osoba, która się skarży, no nie powinna być ujawniona, bo to oznaczałoby to, że w następnym roku ta osoba już nie sprzeda tego towaru. Więc ta ustawa jest bardzo dobra. No i ta ustawa, o której powiedziałem na samym początku audycji, rolnicy od 1 stycznia będą mogli sprzedawać swoje produkty do sklepów, stołówek, jadłodajni. Taki projekt złożyliśmy 3 lata temu jako Kukiz 15 ze stroną społeczną i my tam postulowaliśmy, aby rolnicy nie płacili podatku obrotowego do kwoty 70 tysięcy. No, w tej chwili rząd zgodził się na 40 tysięcy, bo później rolnicy płacą bardzo wysoki 2% podatek obrotowy. Tu wiele osób, tu chciałem radiosłuchaczom przypomnieć, że ten 2% podatek jest od obrotu, czyli nie ma żadnych liczenia, żadnych kosztów, nie ma ukrywania kosztów. Jest obrót, płaci się 2% podatku. Bardzo uczciwy podatek. Supermarkety, jak miały płacić 0,5% czy niecałe 0,5%, to nagle poskarżyły się do Komisji Europejskiej i to rozwiązanie zostało zablokowane. Więc ten podatek 2% jest dużym podatkiem, dlatego rolnicy płacą podatki, płacą podatek rolny, też nie mogą od tego podatku uciec. Ja tutaj cały czas mówię o tym, że mamy wielu przedsiębiorców, szczególnie tych różnych korporacji zagranicznych, które latami nie płacą żadnych podatków, bo sobie robią fikcyjne koszty. A tu rolnicy naprawdę dużo płacą podatków i są stroną słabszą. Dlaczego są stroną słabszą? No tu niestety powiem to, o czym mówi rząd i minister Ardanowski. Po prostu nie mamy polskiego przetwórstwa, nie mamy polskiego handlu i to powoduje, że ta opłacalność produkcji rolniczej jest bardzo słaba. Panie pośle, rozumiem, że ten zalew ustaw, którymi zajmuje się naraz Komisja Rolnictwa, też jest jakimś efektem kampanii wyborczej, bo to takie ewidentne przyspieszenie. Znaczy, tu dwie rzeczy. Minister Ardanowski, jak obejmował tekę ministra, obiecał, że na początku września będzie pakiet ustaw. No, on się niestety na początku września nie pojawił, pojawił się pod koniec września i dlatego tych ustaw jest tak dużo. Ale panie redaktorze, no ja mam nadzieję, że to nie chodzi tylko o kampanię i po kampanii samorządowej minister Ardanowski już będzie miał więcej czasu, bo w tej chwili ja go widzę bardzo dużo w telewizji, będzie miał więcej czasu, żeby być w ministerstwie i dopilnować pracowników, aby to prawo, które w tej chwili jest bezzębne, to tak jak mówiłem tutaj, omawiając te ustawy, no co z tego, że mamy ustawę o spółdzielczości rolników, jak tam nie ma żadnych zachęt do tego i żeby rolnicy się łączyli. Podobnie ta ustawa, o której mówiłem, że rok temu pisaliśmy ustawę, że o nieuczciwych przewagach kontraktowych. Co z tego, że była ustawa, jak nie było w niej kar? No w tej chwili ministerstwo wprowadziło kary, dotkliwe kary i właśnie wprowadziło to, iż każdy będzie mógł zgłaszać te nieuczciwe praktyki. Ale tutaj nie mamy czasu, żeby poprawiać to kolejne 8 czy 10 lat. To naprawdę są tak oczywiste i tak proste rzeczy, że ja liczę na to, że zaraz po wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość będzie jeszcze przecież rządziło przez 1,5 roku, dopnie te kwestie rolnicze, bo na razie nie widzimy tego działania na rzecz rolników. Takim tematem, który wzbudzał szerokie kontrowersje, była kwestia odszkodowań związanych z suszą. Rząd wskazywał, że tutaj władze samorządowe zachowują się nieodpowiedzialnie, że te samorządy, które są związane z opozycją, celowo opóźniają realizację tych odszkodowań. Czy pan się zgadza z taką diagnozą? Panie redaktorze, tak rzeczywiście może być, bo tutaj widzimy bardzo często taką nieprzyjemną walkę polityczną. Posłowie czy samorządowcy, którzy nie sprzyjają rządowi Prawa i Sprawiedliwości, różne rzeczy robią dużo wolniej niż inne samorządy.
Ale w tej chwili mamy wybory samorządowe i ja mam nadzieję, że rolnicy to są bardzo pragmatyczni ludzie. To są ludzie, którzy zmagają się cały czas z naturą, no bo tu wiele osób mieszkających w mieście zastanawia się, a dlaczego tak cały czas mówi się o rolnictwie, dlaczego rolnikom chce się pomagać. No przede wszystkim dlatego, że rolnik ma swoją firmę pod chmurką i wiele rzeczy od niego nie zależy. Właśnie chociażby teraz mieliśmy ogromną od lat niespotykaną klęskę suszy i rolnik mógł zrobić wszystko, co się tylko dało. Przychodzi susza, przychodzą deszcze nawalne i on nic nie może zrobić, może tylko patrzeć, jak jego pola usychają czy spływają. Tu szerszy jest problem. Problem tych odszkodowań jest taki, że przez te 30 lat nie wypracowano systemu oceny właśnie różnego rodzaju klęsk. No, słyszeliśmy, jak parę lat temu Grekom przeliczono drzewka oliwne, bo tam akurat nie oni oszukiwali na tych drzewkach oliwnych, mówili, że mają ich znacznie więcej. Z satelity szybciutko im przeliczono, że oszukują. No mamy dzisiaj takie nowoczesne systemy szacowania szkód, szczególnie właśnie takich na polach, że tu jestem troszeczkę, czy bardzo zasmucony, że do tej pory taki system w Polsce nie został wdrożony, tylko wysyła się ludzi na pola. Są dziwne protokoły, że pole obok pola, jedno ma 80% strat, a drugie 30%. No to jest wprost niemożliwe, żeby taka była dysproporcja między sąsiednimi polami. Dlatego musimy iść z XXI wiekiem. Ten system powinien działać. Tam były również bardzo skandaliczne takie działania. Mam nadzieję, że to jest niewiedza pracowników gminy, którzy mówili, że jak jest produkcja zwierzęca, no to już nie będzie żadnych odszkodowań. Rolnicy nie pisali wniosków w związku z tym, że byli tak mylnie informowani. Później się okazywało, że rolnicy słyszeli w telewizji, że jednak powinny być te odszkodowania. No bardzo dużo bałaganu, no ale to jest jednak wina przepływu informacji. Ta informacja różnymi drogami powinna do rolników dotrzeć. No chociażby rolnicy dostają regularnie listy z KRUS-u. No może jeżeli widzimy, że są samorządy, które są mocno nieprzychylne rządowi, no to trzeba było drogą administracyjną, tą, nad którą rząd ma pieczę, dotrzeć z tą informacją, no bo wiele krzywd powstało. Wiele gospodarstw nie otrzymało tych odszkodowań, ponieważ nie złożyło wniosków, albo złożyło je źle, albo za późno. No, to jest jednak wina przepływu informacji. Panie pośle, chyba jednym z takich zagadnień, którego nie da się rozwiązać bez polityki ogólnopaństwowej, jest sprawa afrykańskiego pomoru świń. Jak w tej chwili wygląda walka z tym zagadnieniem? Panie redaktorze, ja już mam dużo lat, 47 lat mam, no, niby człowiek nauki, mniej więcej wiem, jak to wygląda, ale tutaj zaczynam wierzyć w teorię spiskową, że komuś nie zależy na tym, żeby z tą chorobą wygrać. No tu nie ma innej drogi niż tylko na 2 lata pozbyć się dzików ze środowiska. No i ja mówię taki przykład, no bo tam wiele lat temu Chińczycy stwierdzili, że im wróble wyjadają zboże, no i wszystkie wróble pozabijali. No, a my nie potrafimy sobie poradzić no, z dużo większym zwierzęciem, jakim jest dzik. I ten dzik cały czas rozprzestrzenia się, roznosi tę chorobę po całej Polsce, jednocześnie sam zdychając, bo tutaj to nie ma tak, że dziki nie chorują i dzikom nie szkodzi ta choroba. Dziki również na tę chorobę zdychają w gorączce, z pianą na mordzie. I teraz skala. Mamy, no powiedzmy, te 11 milionów świń, a tylko kilkaset tysięcy dzików. I teraz przez to, że sobie z tymi dzikami nie potrafimy, z kilkoma tysiącami dzików poradzić, miliony świń po kolei cały czas systematycznie są zabijane. Ja byłem przy takiej likwidacji ogniska, bardzo nieprzyjemny widok.
Dlatego no, tutaj jest jednak apel do myśliwych, aby oni już nie mówili, że to jest ich hobby, bo tylko czuli tę potrzebę eliminacji dzików ze środowiska, bo one roznoszą tę chorobę. Jeżeli sobie nie poradzimy z tą chorobą, to będziemy mieć model hiszpański, że trzoda chlewna będzie, tu mogę powiedzieć, produkowana w kilku wielkich fermach, bo to już nie będzie hodowla. To są ogromne przemysłowe fermy, w których trzoda chlewna jest w Hiszpanii produkowana, a nie tak jak w tej chwili w małych, średnich gospodarstwach rolnych. Tu wiele tysięcy rolników po prostu z tego żyje, bo oni umieją to robić. To jest taka, no, to jest ich zawód. I teraz pozbywanie się produkcji trzody chlewnej tutaj w Polsce, próba robienia tego chowu nakładczego jest nieodpowiedzialna i mamy teraz okres, że na polach nie ma plonów. No już wszystko po kolei jest zbierane. Tego dzika jest bardzo łatwo znaleźć, wytropić i zabić. No i naprawdę teraz wszyscy myśliwi powinni pójść do lasu i strzelać do dzików, bo one i tak zdechną. To jak ASF przychodzi na dany teren, to po prostu dziki powoli się zarażają jeden od drugiego i one zdychają, więc ci myśliwi, na których terenie był już ASF, oni też nie mają do czego strzelać już, bo dziki wyzdychały. Dlatego naprawdę taki szczera prośba, apel do myśliwych. No, zresztą teraz minister proponuje nawet pieniądze dla myśliwych za strzelanie do tych dzików. Czyli nie tylko będą pieniądze z tego, że myśliwy zastrzeli dzika i będzie mógł sprzedać mięso, tylko również dodatkowe pieniądze za strzelanie do dzików. Jeżeli to nie zadziała, to po prostu trzeba powiedzieć głośno. Mamy zły model myślistwa, zły model łowiectwa i trzeba przejść na model albo to niemiecki, albo to... No, mamy wiele tych modeli, bo u nas mamy centralny model. Mamy Polski Związek Łowiecki i koła terenowe. Jeżeli nie potrafimy sobie poradzić przez tyle lat, bo to już jest ponad 4 lata z odstrzałem dzików, to znaczy, że ten model się nie sprawdził i trzeba zmienić model, no, na modele w państwach, w których się to sprawdza. Ale panie pośle, bo ja chyba tak do końca nie rozumiem. To znaczy polityka państwa w XXI wieku zależy od Związku Myślistwa. Przez w Polsce chyba w ogóle nie ma aż tylu myśliwych. Czy to nie jest tak, że jakieś inne tutaj powinny być zabiegi? Bo tak trochę wygląda, jakbyśmy żyli gdzieś w XVIII wieku i władca apeluje do myśliwych, żeby sobie strzelali. No niestety od 3 lat, kiedy ja jestem w Sejmie, to tak to właśnie widzę, że tutaj rząd nie ma żadnych, teoretycznie nie ma kontroli nad Polskim Związkiem Łowieckim, a powinien mieć. Ale widocznie w Sejmie jest więcej myśliwych niż rolników i właśnie ten temat jest cały czas odwlekany, cały czas jest odwlekany. Jest to słabość państwa. Bardzo dobrze pan redaktor zauważył, że jest to bardzo duża słabość państwa, która nie potrafi sobie poradzić z kilkoma tysiącami dzików, tylko te dziki rozprzestrzeniają chorobę. Tu już minister Jurgiel, jak jeszcze był ministrem, to straszył tym, że zmieni ten model, no i zmieniono ministra. Nie wiem, czy to była główna przyczyna, ale mamy ministra Ardanowskiego i dalej mamy rozprzestrzeniającą się chorobę. Słabość państwa jak najbardziej i tak nie powinno być. To nie jest optymistyczna diagnoza. Dzisiaj protest na ulicach Warszawy. Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej Polskiej Solidarni. Czy pan wie, co to jest za związek i czego ci rolnicy, akurat ci konkretni, chcą? I czy pan się utożsamia z tymi postulatami? Znaczy, postulaty są jak najbardziej prawidłowe. Od lat mamy coraz gorszą sytuację w rolnictwie. Te lata zaniechań. Po prostu to są lata zaniechań i niedofinansowania polskiego rolnictwa powodują to, że mamy coraz gorzej. Tu zaraz część, ja to nazwę takich wolnorynkowców, chociaż nie wiem, co to miałoby oznaczać, to ten wolny rynek, powiedzą, a dlaczego mamy dokładać do rolnictwa? Dlaczego mamy w ogóle inwestować w rolnictwo? No, jeżeli chcemy mieć suwerenność żywnościową i chcemy jeść polską żywność, no to mamy taki klimat i takie warunki, że no, na wolnym rynku przegrywamy chociażby z Argentyną, no, z krajami afrykańskimi, gdzie dwukrotnie w ciągu roku zbiera się
plony przegrywamy z Ukrainą, gdzie mamy bardzo dużo czarnoziemów i tam w ogóle nie trzeba stosować nawozów. Jeżeli chcemy mieć suwerenność żywnościową, a nie same lasy, to trzeba inwestować w rolnictwo. I brak opłacalności tej produkcji, o czym mówiłem, to są również te rzeczy związane z prawodawstwem, no chociażby to brak przetwórstwa w polskich rękach, brak przetwórstwa w rękach rolników, bo to byłby idealny model, taki jak jest na przykład w Holandii. No, tam jako Komisja Rolnictwa byliśmy w Holandii, bo to jest po Ameryce, po Stanach Zjednoczonych, drugi największy eksporter żywności. Taki mały kraj, a tak dużo żywności eksportuje. No i tam rozmawiałem z tymi rolnikami, jak oni sobie poradzą po uwolnieniu rynku cukru. Oni powiedzieli, że oni się w ogóle tym nie martwią. Jak się państwo nie martwią? Ja już tutaj w Polsce w Sejmie zorganizowałem 3 konferencje dotyczące, co będzie po uwolnieniu rynku cukru, a państwo się nie martwią. Oni mówią, że my się nie martwimy, bo cukrownie są w naszych rękach. My jesteśmy współwłaścicielami tych cukrowni, więc my kształtujemy ceny cukru, ceny skupu i mamy dywidendę od sprzedaży, czyli jak taniej sprzedamy buraki, to mamy większą dywidendę od sprzedaży cukru i u nas też trzeba do tego wrócić. Dlatego ja od 3 lat mówię o tej spółdzielczości rolników, żeby rolnicy byli właścicielami i punktów skupu, i przetwórni, i handlu. W handlu mamy totalny brak dużych polskich sieci, mamy sieci zagraniczne i ja już mówię od wielu, wielu miesięcy o tym, że mamy Orlen, wielką, bogatą polską spółkę, która również handluje żywnością, bo na stacjach Orlenu możemy kupić również żywność. Dlaczego Orlen nie wejdzie właśnie, nie stworzy sieci, polskiej sieci sprzedaży produktów? I minister w tej chwili mówi o tym, że będzie polski holding spożywczy, no, który będzie skupował produkty. No dobrze, no będzie skupował, tylko komu on je sprzeda, jak nie będzie polskiej sieci? Naprawdę musimy na gospodarkę patrzeć jako na zestaw naczyń połączonych, który jedno z drugim ma związek. Dlatego sam holding bez polskich sieci nic nie zmieni, bo można nakupić i to zostanie w magazynach i dalej będzie trzeba sprzedać tym zagranicznym sieciom, które w tej chwili, jak państwo patrzą i chodzą po tych sieciach, głównie sprzedają zagraniczne produkty, no, albo produkty pod własną marką. No, my musimy mieć polską markę i pod jedną wspólną marką sprzedawać te produkty za granicą, jak również w Polsce. Panie pośle, dzisiaj Unia Europejska zajmuje się Brexitem, ale jednym z takich zagadnień, które stoi przed Europą, jest kształt wspólnej polityki rolnej. Czy polski parlament jakoś śledzi te debaty i czy w nich uczestniczy? Jak najbardziej. Tu wkrótce, nie wiem czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu, bo to będzie krótkie posiedzenie, ale już na kolejnym będzie właśnie spotkanie z Ministerstwem Rolnictwa, żeby się dowiedzieć, na jakim etapie w tej chwili są negocjacje dotyczące wspólnej polityki rolnej. Ja tylko chciałbym wszystkim słuchaczom zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to mówiono nam, że no dopiero wchodzimy, musimy jako rolnictwo na początku mieć mniejsze dopłaty, ale tam w 2014 roku będą te dopłaty wyrównane. Oczywiście PSL tak to wynegocjował, że one nie były wyrównane, ale co się dzieje w kolejnej perspektywie? W kolejnej perspektywie, kiedy już jakoś przeżyliśmy z tymi znacznie niższymi dopłatami, Komisja Europejska mówi, nie, no to my rezygnujemy, my zmniejszamy dopłaty do wspólnej polityki rolnej, radźcie sobie. Czyli oni przez wiele lat inwestowali we własne rolnictwo, inwestowali we własne przetwórstwo, inwestowali we własny handel, mówiąc nam, że w następnej perspektywie i dla was będą pieniądze, zbliża się następna perspektywa i tych pieniędzy nie ma. Jest to bardzo nieuczciwe podejście do Polski i to nam znowu uświadamia to, że musimy liczyć na siebie, nie prężyć cudze muskuły, nie liczyć na jakieś, powiem kolokwialnie, drapane pieniądze, że Unia nam da, tylko rozwijać siebie i
nie faworyzować zagranicznych korporacji, tylko właśnie polskie korporacje, polskich rolników, polskie przetwórstwo, bo kapitał ma narodowość i już myślę, że w tej chwili nikt nie powie inaczej. Mamy bardzo dużo przykładów, które pokazują, że jeżeli w tam 2008 roku, jak był kryzys, to właśnie z naszego rynku wycofywano pieniądze, z naszego rynku wycofywano produkcję, aby ratować rynki macierzyste, czyli zagraniczne, a nie polski. Dlatego jeszcze raz apeluję tutaj do obecnie rządzących, aby zintensyfikować pracę i pozwolić polskim rolnikom się rozwijać, pozwolić polskiemu przetwórstwu na możliwość podjęcia konkurencji, bo no, musimy zaczynać praktycznie od zera. To jest jakaś puenta. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Jarosław Sachajko, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, poseł Kukiz 15 i kandydat na prezydenta Zamościa, był gościem. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że i Zamość też będzie takim modelowym miastem, które się będzie rozwijało, bo wiele, o tym znowu się nie mówi, wiele miast takich jak Zamość pustoszeje. No, w tej chwili mamy 65 tysięcy ludzi, ale zgodnie z prognozami GUS-u z Zamościu zostanie 44 tysiące ludzi, czyli zostaną sami emeryci i administracja. Dlatego musimy wdrożyć narzędzia, no dosyć proste narzędzia i nie wiem dlaczego one są niewdrażane, aby takie małe i średnie miejscowości rozwijały się. Mam to opisane na stronie prezydent.sachajko.pl. I bardzo dziękuję, że mogłem tę informację również przekazać za pośrednictwem Państwa Radia. A proszę bardzo, odezwiemy się po wyborach. Dziękuję uprzejmie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, do usłyszenia. Godzina 12.57, to był magazyn rolniczy Radia Wnet. Dziękuję bardzo. Radio Wnet, www.wnet.fm